Spacerując po Ostródzie w roku 2021, musimy się cofnąć do roku 1945. Wspólnym mianownikiem jest transport ludzi oraz łączność. Jak to było połączone? Jedno było ministerstwo. Jak już Armia Czerwona przekazała nam teren, to powstało jedno ministerstwo, Ministerstwo Komunikacji, które spajało w sobie i kolej, i pocztę, telefon, telegraf w jedno. Oczywiście kolejarze mieli swoją łączność odziedziczoną po Armii Czerwonej, bo wzdłuż torów kolejowych szły na powietrzne linie telefoniczne. I wspólnym łącznikiem też jest oczywiście budynek ekspedycji, do którego potem sobie przejdziemy jeszcze na pewno. Tak jak i lokomotywy elektryczne czy spalinowe, to i te parowe miały swoje ciekawostki. Były na teren Rzeczpospolitej sprowadzane lokomotywy z Anglii, które pobierały parę z wytwornicy pary stacjonarnej w budynku i zgromadzoną parą były napędzane aż do momentu, aż się para, no oczywiście nie wyczerpie, bo by stanął na szlaku, ale one operowały tutaj między lokomotywownią a tą dużą ekspedycją oraz te główne lokomotywy parowe, jak widzimy z filmów, które miały węgiel na pokładzie i ten węgiel był spalany, podgrzewana woda i para wytwarzana i napędzała silniki tłokowe parowe. W budynku dworca mieścił się również zakład fryzjerski w roku 1945, w tej tutaj części przeszklonej. Oprócz zakładu fryzjerskiego był też bar, restauracja, ale o tym sobie jeszcze będzie czas powiedzieć. Stojąc na peronach dworca kolejowego w Ostródzie, powinniśmy z refleksją popatrzeć na ich długość. One są takie długie, nieprzypadkowe, nie po to też, tak jak obecnie ktoś by pomyślał, że są od tak sobie, od czapy zrobione. One były już przez niemiecką kolej wykonane w wersji do załadunku czy materiałów, później wojska. W roku 1945 Rosjanie wykorzystywali to przy przeładunku swoich oddziałów w kierunku Elbląga i w kierunku na Berlin, jak łączyły się zasoby armijne. I później jeszcze po 1945 roku my korzystaliśmy z tych długości peronowych, bo nasze składy z naszą ludnością z II Rzeczpospolitej, które przyjeżdżały, liczyły po 40 wagonów. I żeby te 40 wagonów dało się radę rozpakować w peronach, no to trzeba było mieć taką długość zapewnioną. Jedyne, co widzieli nasi przesiedleńcy, to zachowane wiaty nad zejściami peronowymi. O, właśnie wyszedłem z podziemnego przejścia, które jest w oryginale zachowane, pomalowane na niebiesko, ale jeszcze spod tej niebieskiej farby wychodzi kawałek historii i jest to widok, jaki najczęściej jest uwieczniany też na zdjęciach. W roku 1945 pasażerowie mogli liczyć na wagon bydlęcy, drewniany, kryty. Nie były to platformy oczywiście, tylko kryte wagony. Oraz w późniejszym okresie na wagony już osobowe, które w środku miały lub nie miały ławki drewniane. A jak nie miały ławek, to miały rękojeści do trzymania się, żeby się pasażerowie nie przewracali. Na dzień dzisiejszy trudno sobie wyobrazić taki sposób podróżowania, no ale nasi, no może nie rodzice, nasi dziadkowie tak tutaj przyjechali. W roku 1945 Ostróda była stacją węzłową czterokierunkową,
Jeden kierunek, no to kierunek nam znany, obecnie używany, olsztyński, drugi poznański na Iławę. Trzeci kierunek też używany do roku, no na pewno do 1990, to był kierunek morąski. I czwartym kierunkiem był kierunek na Olsztynek, w tamtą stronę. Część torowic została zdemontowana przez Armię Czerwoną. W Ostródzie akurat tak się poszczęściło, że niedużo tego było zdjęte, bo tylko torowiska na Olsztynek zostały zdjęte przez Armię Czerwoną. Armia Czerwona jako trofiejne, jak to oni mieli w zwyczaju mówić, zwijała około 60% torowisk na terenie Okręgu Mazurskiego. Tu został kawałek tych torów. Ciął to spawacz. Jest główka szyny, kierunek Morąg i dalej na Elbląg. Bardzo ważny. I jak to było demontowane, według jakiego obyczaju? Tam, gdzie szła linia frontu, te tory były zostawiane, a te tory demontowane szły na układanie następnych linii frontu w kierunku berlińskim, wrocławskim. Dla Rosjanom było to potrzebne też, te szyny kolejowe są dobrą stalą. I wojska Armii Czerwonej to przewoziły do Hut, żeby no, topić stal z domieszką na następne pancerze do czołgów. Te tory przechodziły z ręki w rękę, bo gdzieś we Wrocławiu albo w Gdańsku były pogięte, zniszczone po bombardowaniach, więc one tam szły na wymianę. Rozebrana linia kolejowa w kierunku Olsztynka. Możemy sobie wyobrazić, to jest to torowisko z czerwonym znakiem, koniec toru, który na środkowym przejeździe obecnie się kończy. On dalej sobie szedł aż ciągiem ulicy Mazurskiej. Tak, nie jestem na 100% pewny, ale w tych malinach był zakręt linii kolejowej z Ostródy do Olsztynka. Maliny już wszystko przykryły, tory kolejowe przechodziły sobie na tamtą stronę, nie było trakcji elektrycznej, więc bez przeszkód było przejście, bezkolizyjne przejście kolejowe wiaduktem i górą była linia kolejowa na Olsztynek prowadzona. I tutaj widzimy przyporę wiaduktu służącego do tego bezkolizyjnego rozwiązania tej linii kolejowej, żeby mogło być połączenie do Olsztynka. Duża ekspedycja kolejowa do ekspediowania logistycznego towarów oraz osób. Rampy kolejowe, tutaj były torowiska. Obecnie to jest zarośnięte. Budynek jest prywatny, ale to nie chodzi o to, chodzi o sam budynek. On był cały, teraz jest zniszczony. W sumie to wygląda pewnie gorzej niż w roku 1945. Bo wówczas on był cały wyremontowany od razu, bo był bardzo ważny dla przyjmowania ludzi. Tu nasi właśnie repatrianci wszyscy lądowali na tych kostkach, na tych kocich łbach, jakbyśmy to powiedzieli. Tutaj mieli widok na jezioro, chociaż aż do jeziora były bocznice kolejowe i wagony stawały aż prawie na brzegu jeziora. Duża ekspedycja pełniła rolę głównego magazynu przeładunkowego dla materiałów wojennych oraz dla ludności oraz dla żywności i bydła. Zakończeniem każdej linii kolejowej, gdzie ona już bezgranicznie miała finito, był taki uporek, jak to kolejarze mówili, czyli kozły oporowe, no, że dalej nie miałeś prawa pojechać. Oczywiście przed kozłem oporowym były stawiane jeszcze hamownie mechaniczne. No niemniej jednak dotąd, jak ktoś miałby chęć dojechać, to by nie dojechał, bo jeszcze z 50 metrów przed kozłem torowisko było zasypane ziemią, żeby no, masy hamujące trochę się wyhamowały bardziej. Specjaliści kolejowi, jak już byli tacy, to byli stolarze, mechanicy, tokarze, to jak już ich administracja, że tak powiem, zatrudniła, to mieszkali w tych domach. Blisko mieli do pracy i na ekspedycję, i do dworca kolejowego.
oraz przez tamto przejście koło pierwszej nastawni mieli blisko do lokomotywowni, do bazy maszyn. Znajdujemy się na terenie byłej parowozowni, lokomotywowni, część składowa też bazy maszyn, tak zwanej w Ostródzie. Z tyłu mamy główną wieżę ciśnień, która służyła do wytwarzania ciśnienia wody, do napełniania parowozów, które tutaj były cały czas nadzorowane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu. Drugą wieżą ciśnień, taką pomocniczą, to była ta trasowa w peronach na dworcu kolejowym i trzecią wieżą ciśnień, którą znamy z Ostródy, to jest wieża ciśnień naprzeciwko Ogólniaka, ale to była typowo miejska wieża ciśnień do wytwarzania ciśnienia wody dla potrzeb mieszkańców. Widzimy jedna wieża ciśnień dla miasta, a aż dwie wieże ciśnień dla ruchu kolejowego. Jakie to zapotrzebowanie na wodę. Nieraz na niektórych stacjach, które są bardziej zachowane, samorządy dbały o to, żeby zachować te żurawie. One są malowane obecnie na niebiesko, zwane hydrantami czy żurawiami. Hydranty oczywiście są w straży pożarnej. To są żurawie do napełniania parowozów, wodę, która pod ciśnieniem spływała. Oczywiście dołem do jeziora Drwęckiego szły kanały zasysania wody. Czyli cały system kolejowy był zasilany z wody jeziora Drwęckiego kanałami. Ostatnio nawet przy montażu stacji telefonii komórkowej na terenie dworca kolejowego przebili się monterzy do jednego z tych kanałów i to był właśnie kanał zasilający tamtą wieżę ciśnień z wód jeziora Drwęckiego na potrzeby lokomotyw parowych. Znajdujemy się przed wejściem do dworca głównego z strony ulicy Słowackiego. Jako ciekawostkę można też wspomnieć o tym, że funkcjonowało tu ukrycie schronowe w ramach dworca kolejowego. Przejście było ewakuacyjne na terenie obecnego parkingu. W tle, mniejszy budynek, znajdowała się Straż Ochrony Kolei i o tej Straży Ochrony Kolei możemy powiedzieć przy okazji baru, jakie tam były sytuacje i do czego to wszystkiego doprowadziło. Oj, proszę Państwa, znajdujemy się w holu, w sali głównej dworca kolejowego. Kiedyś to tętniło, to życie. Tutaj była restauracja, tutaj była kafejka. Już mówiłem, że tam był fryzjer Golibroda. Tutaj, gdzie jest lokomotywa, była przechowalnia bagażu. Teraz w Ostródzie nie uświadczysz. Z barem i z restauracją jest legenda miejska związana o tym, jak Służba Ochrony Kolei walczyła z żołnierzami Armii Czerwonej na terenie dworca. Jakaś część prawdy w tym jest. W aktach państwowych ja nie znalazłem żadnych wzmianek na ten temat. Natomiast jest to szeroko, że tak powiem, żywa legenda wśród naszych dziadków, że doszło do takiego faktu, że na terenie restauracji doszło do nieporozumienia z żołnierzami Armii Czerwonej. Pewnie chodziło o spirytus albo jakieś inne sprawy. Faktem jest to, że zginęło kilku z tych żołnierzy i w wyniku tej operacji zostali zdymisjonowani funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. Na terenie dworca w Ostródzie znajdowała się też tak zwana mała ekspedycja do drobnych, wartościowych rzeczy, bo duża ekspedycja, na której terenie byliśmy, zajmowała się tym, o czym mówiliśmy, a tu te drobiazgi jak poczta, jak kasa stacyjna i inne pieniądze z obrotu, które szły pod ochroną Służby Ochrony Kolei, znajdowały się właśnie tutaj na tak zwanej małej ekspedycji, do której też konno były dowożone te różne drobne wartościowe rzeczy oraz kolejowo. Jeden skład kolejowy coś cennego przywoził i było to przechowywane na małej ekspedycji pod ochroną i do drugiej ekipie kolejowej drużynie było przekazywane do dalszego przewozu. Proszę Państwa, naspacerowaliśmy się, byliśmy przy resztkach wiaduktu, który tworzył bezkolizyjne przejście do linii kolejowej na Olsztynek. Byliśmy przy dużej ekspedycji, która zajmowała się obrotem rzeczami dużymi materialnymi
Jesteśmy na dworcu kolejowym, byliśmy przy wieży ciśnień, która zapewniała ciśnienie wody dla parowozów. Byliśmy na terenie lokomotywowni. Obeszliśmy całkiem spory kawałek miasta. Ja ze swojej strony zachęcam do takich spacerów właśnie z takim spojrzeniem, żebyśmy nie oglądali tylko chodników i no, musimy też patrzeć, żeby się nie przewrócić, ale żebyśmy popatrzyli dookoła siebie. Czasami są jakieś małe skrawki starej rzeczywistości, o której warto pamiętać. Oczywiście nie żyjmy przeszłością, tylko pamiętajmy, że tak kiedyś było, żebyśmy z szacunkiem się odnosili do tych resztek, które pozostały.